Cześć, jesteśmy mniejsi od trzech. I reprezentujemy województwo łódzkie w szóstych turystycznych mistrzostwach blogerów. Dziś jest Boże Ciało, a w naszym regionie świętuje się je w wyjątkowy sposób. Przyjechaliśmy do Spycimierza, gdzie co roku tuż przed procesją układane są przepiękne kwietne dywany. Ta tradycja jest wpisana na listę niematerialnego kulturowego dziedzictwa UNESCO. I teraz powinny być kadry z drona. Z tym, że to nie jest nasz dron. To jest nasz dron. Tworzenie tej pięknej trasy angażuje się cała społeczność parafii. Dawniej trasa była zdobiona wyłącznie piaskiem, z czasem zaczęto dokładać kwiaty, obecnie są to przepiękne kwietne dywany. Kwiaty zbierane są już kilka dni przed Bożym Ciałem i są przechowywane w chłodnym miejscu, żeby zachować świeżość na procesję Bożego Ciała. Prace rozpoczynają się od wczesnych godzin porannych, trasa jest oczyszczana, następnie rysowane są wzory i na końcu wypełniane kwiata. O 17 rozpoczęła się msza, po której odbędzie się procesja. Bracia i siostry, którzy natrudziliście się przy wykonaniu tej procesyjnej trasy. Dzięki wam, idąc i podziwiając trud i owoc waszej pracy, mamy okazję postawić sobie pytania, dlaczego to robicie? Dlaczego jest to miejsce? Dla kogo? Tuż po mszy jest ostatnia szansa, żeby podziwiać te piękne układanki, bo już za chwilę rusza procesja, która będzie po nich przechodzić. Zaczęła procesja, taki piękny zapach się zaczął roznosić, bo idziemy właśnie po tej przepięknej ścieżce. Po przejściu procesji dywan wygląda nieco inaczej, bo idzie się środkiem. Jest to z jednej strony smutne, bo jest taki piękny widok wcześniej, ale z drugiej strony bardzo ciekawe doświadczenie. Naprawdę czuję się, jakbym chodziła po dywanie. Jest bardzo, bardzo mięciutko i jest niesamowity zapach. Teraz to bardziej nawiązuje do tradycji, bo na początku w Spycimierzu było właśnie wysypywany, był taki miks wymieszany właśnie, z piasek z kwiatami. Także to bardziej przypomina, jak to wcześniej wyglądało. Wcześniej nie było takich wzorów układanych, tylko właśnie tak mniej więcej wyglądała ta droga. Ale naprawdę żałuję, że nie możemy wam wysłać zapachu, bo bardzo ładnie. Niesamowicie. Przy okazji dzisiejszego święta w Spycimierzu odbywa się również jarmark i to taki całkiem konkretny, z którego oczywiście również skorzystaliśmy. Właśnie lecimy na kawę. Wydarzenie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego warto wcześniej przemyśleć, jakim środkiem transportu się tutaj dostaniecie. Jak za mną widzicie, można przyjechać autokarem, można też przyjechać samochodem, ale najbardziej polecamy dwa kółka. Można ominąć korki.